Przed odcinkiem chciałam pozdrowić Ryana z kanału Ryan ten od Lego mówi. Na swoim kanale ma zaledwie 8 subskrypcji, tak więc wesprzyjcie go, a my lecimy już z materiałem. Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale recenzja magazynu Lego Ninjago numer 7 na rok 2019 z mini figurką Ni. Ja jestem Lekszyt Kamila i zapraszam was do oglądania. Na początek standardowo otworzymy sobie sam magazyn. Nie potrzebujemy do tego niczego więcej niż własnych palców. Ach, ujać, ale to mocno trzyma. Przepraszam was za kamerkę, upadła mi niechcący, ale to dlatego, bo ta folia jest chyba jakaś mocniejsza niż zawsze. Mamy oczywiście samą figurkę w jakże dużym opakowaniu. No, popatrzcie sami, jak się nie czyta minifigurka. Mamy tutaj Nię, folikę na bok odkładamy. No i sam magazyn, któremu przyjrzymy się jak zawsze na początek. Robi się gorąco, Ninja kontra Oni. Takie przesłanie widnieje na tym numerze magazynu z przodu. Mamy oczywiście naszą zabawkę, napis Lego Ninjago Masters of Spinjitzu. Jeszcze ten stary Kai z Lego Ninjago Legacy. Świat Lego, super zabawka Lego, mistrzyni wody Nia i jej wypasiona włócznia. No nie wiem, czy taka wypasiona, no ale to już jest sprawa do samych twórców magazynu. Mamy również dwa plakaty oraz tajne info, czyli coś już z sezonu 11. Mamy Ninja kontra Oni, czyli ten sam komiks. Oglądaj na kanale Cartoon Network, czyli to, co możemy teraz zobaczyć. Spis treści. No i na pierwszych trzech stronach mamy już tutaj właśnie instrukcję do złożenia naszej Nii oraz różne zadania związane z nią. Mamy jakiś labiryncik. Tutaj trzeba znaleźć rzeczy, które są w tej rubryce pokazane. Kolejne zadania. Tutaj zaczyna nam się już komiks. Widzę, że jeszcze z Ninjago Legacy. Dotyczący chyba tego ostatniego starcia. Mam tutaj dwie scenki, które musimy sobie odznaczyć różnicami. Mamy dwa plakaty. Na pierwszym widnieje Kai, a drugi jest zdecydowanie lepszy. Mamy tutaj napis Oni nadchodzą, no i samego Omegę. O, dosyć ciekawa reklama. Wow, młody raptor z kryjówką. Oficjalny magazyn plus świetna zabawka już 16 lipca. No nie spodziewałam się. O, ten magazyn już wam recenzowałem. No i faktycznie jest to te ostatnie starcie Legacy. Opis mistrza Wu. Ciekawe. Myślałam, że będzie Nii. Serio. Ech, co za mech. Aha. No i tajne info. Płomienne żmije są mi tuż, tuż. No i mamy opis wszystkich ninja. No i Ashperę i Chara. Że co? Ashperę i Wu są starymi znajomymi? Ciekawe. Więcej łotrów w mroźne zagrożenie. Tajemniczy śnieżni samuraje. Pochodzą z innego świata, ale dorównują wężonom w dni krzemności. Więcej o nich w następnym magazynie. Czyżby? Tak jest, w następnym magazynie mamy śnieżnego samuraja, który pojawi się już 6 sierpnia. Fajnie, bo ostatnio było to inaczej. Pierwszy magazyn o 10 sezonie? Chyba coś pomylili, bo to będzie 11 sezon. No ale nieważne. Kim jest Clutch Powers, dowiesz się 6 sierpnia. Ja już wiem, kiedy jest Clutch Powers, bo oglądałem film. Mamy również 4 magazyny, które można teraz kupić. No i Trening Ninja, konkursik na 2 zestawy, które obydwoje już znamy. No i mamy reklamę magazynu Lego Batman z Flashem. Oczywiście kupię magazyn, ponieważ nie mam jeszcze Flasha. Tak więc teraz lecimy do samej minifigury. No i tak prezentuje się nasza Nia. Jest to minifig jeszcze z 9 sezonu Lego Ninjago. Tak więc troszeczkę kontrowersyjna nazwa, jeżeli wiecie, o co chodzi. No i tak prezentuje się nasza Nia. Dosyć fajna włócznia, złożona z zaledwie 4 elemencików. Dobrze już ją znamy. No i torsik i nóżki są naprawdę czadowe. Mega mi się podobają. Możemy je oczywiście przyłączyć do nowej maski Ni z 11 sezonu, będzie to się fajnie komponować. Z tyłu nie mamy znaku Ni. Co ciekawe, z przodu mamy znak Ukru
i takie ciekawe zapinanie, bo wiemy, że w sezonie 9 ninja byli w niewoli, się rozdzielili na takie dwie grupki, tak samo jak miało być w tym sezonie, ale z tych odcinków, co na razie wnioskujemy, tak nie jest. No i mamy dwie twarzyczki, klasyczna Nia uśmiechnięta, a druga jeszcze bardziej uśmiechnięta, co z maską wygląda w ten sposób. Maska oczywiście bez znaczku, bo po co robić nadruk do gazetki, co nie? No tak więc bardzo fajnie, ponieważ był to ostatni ninja z 9 sezonu, który mi brakował. Tak, miałem smoczą jamę, jeżeli jeszcze jakimś cudem nie widzieliście recenzji, to was do niej zapraszam. Aloyd był w poprzednim chyba magazynie, albo jeszcze poprzednim. Tak więc fajnie, ponieważ teraz mam już wszystkich ninja z 9 sezonu, tak samo jak mam wszystkich z 10. No i brakuje mi tylko jeden do tego, by mieć wszystkich z 11, tak więc ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Wpadajcie również na mojego Facebooka pod nazwą Leuszyt Kamila, ponieważ tam dużo się ostatnio dzieje. No i na mój nowy kanał gamingowy o nazwie Leuszyt Kamila Gaming, tak więc niezbyt skomplikowana nazwa, jedynie czterowyrazowa. Tak więc ja wam jeszcze raz wam bardzo dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. I widzimy się w jeszcze kolejnych. Cześć!